Nasze dzieci chorują na mukopolisacharydozę typu 3. Jest to choroba, która występuje 1 na 50 tysięcy urodzeń. Tragedią tych dzieci jest postęp choroby, który prowadzi do przedwczesnej śmierci. Dzieci wymagają stałej opieki medycznej, rehabilitacji i 24 godziny opieki ze strony rodziców. Kiedy patrzymy, jak nasze dzieci gasną, jest nam ciężko z tym żyć. Ale musimy nauczyć się, żeby pokonywać wszelkie trudności i przeciwności losu, aby jak najbardziej pomóc naszym dzieciom. To jest nasze zadanie, które stoi przed rodzicami. Jestem chory na mukopolisacharydozy. Jest to choroba postępująca, atakująca oczy, uszy i stawy. Potrzebuję specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Moje dzieci chorują na mukolipidozę 2/3. Jest to powoli postępująca choroba lizosomalna o podłożu genetycznym, która występuje raz na 4 miliony urodzeń. Moje dzieci potrzebują specjalistycznej opieki medycznej oraz stałej rehabilitacji. Moje dziecko choruje na mannozydozę. Choroba ta występuje 1 przypadek na 3 miliony urodzeń. Jest to choroba ultra rzadka genetyczna. Wymaga stałej opieki lekarzy specjalistów, rehabilitacji i 24 godziny na dobę mojej pomocy. Nasze dzieci chorują na sialidozę. Jest to tak rzadka choroba genetyczna, że w Polsce jest tylko 4 przypadki naszej choroby. Ta choroba zaczęła się w wieku 12 lat. Wymagają bardzo specjalistycznej opieki, rehabilitacji i opieki 24-godzinnej. Trzeba ich nakarmić, przekręcić, podrapać. Wszystko przy nich trzeba zrobić. Stowarzyszenie chorych na Mukopolisacharydoza i Choroby rzadkie zrzesza rodziny z tym samym lub podobnym problemem zdrowotnym. Otacza opieką, zapewnia wiedzę, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, wydaje broszurki na temat chorób ultrarzadkich, publikacje i biuletyny. Prowadzi wykaz chorób ultrarzadkich.